W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Post, czas surowy, czas nawrócenia, czas pokuty, czas umartwienia, czas wyrzeczenia, czas walki duchowej. W trudzie pokuty i walki podążamy ku zmartwychwstaniu. Dzisiaj niedziela palmowa, wkraczamy w wielki tydzień, serce roku kościelnego. Dni, w których Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, z czcią uobecnia w obrzędach świętej liturgii centralne tajemnice zbawcze, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak wyznajemy w credo: Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est, cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Wierzę i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Pan nasz Jezus Chrystus oddał za nas życie swoje, poniósł śmierć na krzyżu, sam siebie na śmierć ofiarował, aby zbawić tych, którzy pozostają w cieniu grzechu i śmierci. Niedziela palmowa. Kościół katolicki wspomina uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. I czyta nam w tych dniach Kościół Święty, Matka Nasza, Ewangelię Świętą, opis męki pańskiej. Dzisiaj według świętego Mateusza, w Wielki Wtorek według świętego Marka, w Wielką Środę według świętego Łukasza, w Wielki Piątek według świętego Jana.
Wielki Czwartek wspomina Kościół ostatnią wieczerzę, ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa, modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu i Jego pojmanie. Będziemy w tym dniu dziękować Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za te dwa święte sakramenty, Przenajświętszy Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. I będziemy modlić się wytrwale o nowe i liczne i święte powołania kapłańskie, wierne tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście wtedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Módlmy się za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki. Módlmy się za kapłanów. Módlmy się za kapłanów. Codziennie, gorliwie, wytrwale, natarczywie. Módlmy się za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa. I módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie. Wielki Piątek, dzień śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kościół katolicki sprawuje starożytny obrzęd Missa Presanctificatorum, msza z darów uprzednio poświęconych. Adorujemy w tym dniu Chrystusowy Krzyż, dzień żałoby i smutku po śmierci Zbawiciela, dzień wdzięczności za zbawienie płynące z Chrystusowego Krzyża. Tajemnica mszy świętej jest ściśle związana z tajemnicą krzyża. Naucza święty Pius X w katechizmie. Czy Przenajświętszy Sakrament jest tylko sakramentem? Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów. Na czym polega ofiara jako taka? Ofiara jako taka polega na ofiarowywaniu Bogu pewnych rzeczy widzialnych oraz na zniszczeniu ich w jakiś sposób dla uznania najwyższej władzy Boga nad nami i nad wszystkimi rzeczami. Jak nazywana jest ofiara Nowego Testamentu? Ofiara Nowego Testamentu jest nazywana mszą świętą. Czym jest więc msza święta? Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Czy ofiara mszy świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa? Ofiara mszy świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiaruje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach. Ale co do sposobu dokonywania, ofiara mszy świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi
pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową, pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiaruje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Na czym polega inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej? Inna relacja ofiary mszy świętej i ofiary krzyżowej polega na tym, że ofiara mszy świętej przedstawia w widzialny sposób wylanie krwi przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdyż mocą słów konsekracji ciało naszego Zbawiciela staje się osobno obecne pod postacią chleba, a Jego krew pod postacią wina. Chociaż mocą naturalnego połączenia i unii hipostatycznej żywy i prawdziwy Chrystus jest obecny pod każdą z postaci. Czy ofiara krzyżowa nie jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu? Ofiara krzyżowa jest jedyną ofiarą Nowego Testamentu, gdyż tą ofiarą Pan Jezus Chrystus przebłagał sprawiedliwość Bożą i wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski, a więc ze swej strony w pełni dokonał naszego odkupienia. Zasługi te wszakże udzielane są za pomocą środków ustanowionych przez Niego w Jego Kościele, wśród których znajduje się ofiara mszy świętej. Święty Paweł Apostoł przypomina nam w dzisiejszej lekcji tajemnicę uniżenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To bowiem sobie czujcie, co i w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem, ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek, sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię przewyższające wszelkie imię, aby na imię Jezusowe klękało wszelkie kolano niebieskich, ziemskich i podziemnych i żeby wszelki język wyznawał, że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca. Wielka Sobota, dzień ciszy. Czytamy w starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. I rozbłyska Wielka Sobota gorliwym czuwaniem, Chrystusowym światłem i uroczystym śpiewem exultet, zwiastującym już radość zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy wierni, przeżyjmy gorliwie dni Wielkiego Tygodnia,
gromadźmy się na świętych obrzędach i na codziennej modlitwie i czcijmy Pana naszego Jezusa Chrystusa śpiewem serdecznym. Kto jeszcze tego nie uczynił, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą, szczerą, przedświąteczną spowiedź. Zachowujmy w tych dniach skupienie i pełne czci milczenie. Adorujmy Chrystusowy krzyż, adorujmy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przez tajemnicę swojej męki i śmierci otwiera ludziom niebo. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Adorujemy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kapłan modli się dzisiaj. Niech to będzie modlitwa naszych serc w dniach Wielkiego Tygodnia. Wszechmogący wieczny Boże, chcąc dać rodzajowi ludzkiemu do naśladowania przykład pokory, sprawiłeś, że Zbawiciel nasz przyoblekł ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Dozwól miłościwie, abyśmy z Jego cierpliwości czerpali skuteczną naukę i zasłużyli na uczestnictwo w Jego zmartwychwstaniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.